Witam Was serdecznie, moi drodzy, Arek od Drukarek z tej strony i oczywiście życzę Wam zajebistego weekendu, bo przecież dzisiaj jest środa, a podobno w piątki macie wolne, jeżeli pracujecie, a ja nie, no, normalnie pracuję, ale dowiedziałem się, że jeżeli jest 11 w dzień weekendowy, to ludziom, pracownikom należy się wolne, czyli ja też powinienem dostać wolne, bo jestem jakby pracownik sam w tym sklepie. Słuchajcie, bardzo prostą robotę miałem, 90-20 z rozdartym, 90-15, rozdartą grzałką, wymieniłem, dobra grzałka, bardzo dobrej jakości, już brałem od tej firmy, ona robi, ma dobre elementy, ale zobaczcie, co się odjebało. Tak grzało, że mi się przylutował docisk do wałka grzejnego. Nie miałem takiej sytuacji, to jest tak prosto to wymienić. Teraz pytanie, gdzie tutaj był kurwa błąd? Bo ja nie wiem. Jeżeli się okaże, że ja znów założę komplet i znów będzie jakiś problem, to jest ząk. Przed wymianą, poza tym, że gniotło, drukowało, a zobaczcie, to aż się zgrzało. Ciekawe. Na razie to będę musiał odłożyć, bo no nie ukrywam, że byłem zaskoczony. Jakbym wiedział, że się będzie tak smażyć, to bym tą drukarkę wyłączył, a nie kazał, żeby się to wszystko jakoś tam smażyło. Czyżbym ja tu coś źle zrobił? No ale coś, co można było źle zrobić, słuchajcie. No nic. Jutro będę miał, dzwoniłem do sprzedawcy, jutro będę mieć zestaw nowy. No i będę to testował. Bo nie ukrywam, jestem bardzo ciekaw, co tu się odwaliło. Koszty będą naprawdę duże. Bo jednak jakby nie było, no grzałka kosztuje, docisk też będzie kosztować. Drugi. I już, ale nie o tym rzecz, zaraz zobaczymy i wymienimy sobie tonery. Nie chciałbym kurwa robić reklamy w firmie. Anty. Ale uchodziły te tonery za dobrej jakości. I nie będziemy się z nikogo nabijać, bo przecież wszędzie się zdarza jakieś, ale za każdym razem, słuchajcie, sytuacja jest taka, tak enigmatycznie mówię, że do mnie trafiają, są tam tonery nie moje, ja im wymienię moje działa i znowu przychodzą z nie moimi tonerami w środku. No dobra, mają gdzieś tam, ktoś się tam dostarcza i koniec, nie? To nie ma co dyskutować. I słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, i ponownie jest ta drukarka tam. Zerknijmy. Jan, zaraz do Was wracam, to jest ważny telefon. Dzisiaj było tak mało, a zrobiło się tak wiele wszystkiego. A ja myślałem, że to tak szybko zrobię. Jeszcze dostałem od jednego klienta dzisiaj. Nie, no to należało mi się. Nie wysłałem mu towaru, bo no nie wysłałem, bo miałem tyle pracy, że zapomniałem. Tu mamy fajnego brodera A3 do wyprania głowicy, ale do czego zmierzam, bo ten film kurwa będzie zaraz chaotyczny. Tamten temat Wam wyjaśniłem, jutro będziemy mieli docisk i inne tematy, to sobie to zrobimy. Mam nadzieję, że nic się nie usmaży. To jest bardzo ciekawe, czy to jest moja wina, chociaż gdyby była jakaś kolizja, to drukarka by nie wystartowała lub by zrobiła zaraz jakąś awarię. A nie, że grzeje, w końcu prawie topi w środku wszystko. No to jest już coś nie tak. No. Czy to może być wina wałka grzejnego? Nie wiem. Dobra, nie będę głośno myślał teraz. Mamy słynną drukarkę, słuchajcie, to jest M477. Mam takie dwie tam. Do czego tutaj piję, tu akurat miejmy nadzieję, że nie ma żadnego problemu z tym utrwalaniem, ale tej pani obiecałem, że szybko się tym po prostu zajmę. I za każdym razem, jak Wam wspomniałem wcześniej, jest taka sama sytuacja, czyli tak, przychodzi do mnie ta drukarka z materiałami, które są z firmy, co uchodzą za, co mają dobre materiały. Jest jakaś awaria tego materiału, wymieniam ten materiał, jest dobrze, mówią, rób chłopak, jak trzeba, to wszystkie zmieniamy. Zmieniamy wszystkie, oni je zużyją i nadal zakładają tonery, które
które właśnie tak drukują. Poczekajcie. No, raport. No, wszystkie są tu praktycznie na zero. Bardzo niski poziom materiałów wszystkich. M47 chyba ma CF-y 410, 411. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy w wydrukach. Tak, wszystkie są na zero i one zawsze będą brudzić. CF-y 410, CF-y 411, tak? CF-y. Dobra. Tutaj nic innego w pierwszej kolejności nie robimy, ale ta drukarka lubi robić bardzo poważny problem. Dobra, już widzieliście, o co chodzi. Mają też te materiały, no, dość kosztowne, ta firma. Ale nie o nich dzisiaj rozmawiam. Ktoś może powiedzieć, że mają bardzo dobre materiały. Nie mnie to oceniać, ja zawsze tylko wymieniam. Później do mnie trafiają na tych materiałach, ale one się kończą. One są zużyte. Pamiętajcie jedną taką zasadę, że w momencie, kiedy materiał się kończy, on już ma te elementy dość znacznie zużyte, więc trzeba koniecznie je wymienić, a nie piłować dalej, żeby no właśnie był taki efekt, że na wydrukach to pozostaje. Zobaczcie, tutaj praktycznie wszystko jest na zero. Tu już jest wszystkie te materiały powyzerowywane. Więc zakładamy świeży. Każdy materiał prawdopodobnie, każdy zaznaczam, nawet ten, który w tym momencie zakładam, a swoje się zawsze chwali, ale są dobre i sprawdzone przez moich klientów, więc dlatego je chwalę. Każdy materiał, jeżeli już się zużywa, będzie miał pewne problemy już z sypaniem, czy to ewentualnym jakimś niedodrukowaniem, nadmiernym plamieniem. To jest dość sprawa jasna. Dlatego pamiętajcie, jak będziecie jechać do końca w każdym aspekcie, czy to samochodem, czy na starych olejach, starych elementach, no to później mogą być tylko skutki dużo gorsze. Co może się wydarzyć w tej sytuacji? W tej sytuacji może to wszystko pylić do środka, na transmisję i tak dalej. To odbiorę później. Tak, na transmisję może pylić. Może to pylić no, dosłownie wszędzie i pomimo założenia tonerów nowych możecie mieć kłopot, więc nie zostawiajcie tego do końca. Też klientka mi zgłaszała, że ona ciągle sprawia problemy. No niekoniecznie ciągle. No jeżeli używacie urządzenie, no to je używamy, prawda? To jest normalne, że się elementy zużywają. Samochód, który jest ciągle eksploatowany, no będzie się ciągle zużywał. No to nie jest perpetuum mobile. Myślałem, że tutaj są tonery w 50-60% i zaczyna coś się złego dziać, ale nie. One są tak wyzerowane, że już liczniki stanęły i powiedziały dość, załóż świeży. A my czasami chcemy. Czasami też nie zwracamy uwagi. Wszyscy drukują, to dlaczego ja mniej, a ktoś wydrukuje bombnie dużo, dużo więcej? Też żebym się nie pomylił. K. No, pomyliłem się. Tu jest ten i tu jest ten. Chociaż jak się pomylicie, to i tak drukarka wam wskaże, że w nie tonery są źle osadzone. Na piątek też będę, mam jutro, chyba to nagram, będziemy uzbrajać drukarkę do płatków jadalnym tuszem nowego Canona IX6850. Spróbuję to nagrać, żeby były dwie treści w tym tygodniu. Jedną nagrywałem, ale dzisiaj, ale przez to, że trochę nawywijałem z wysyłką, rozbił mi ten telefon i nie wyszło. Ok. Wszystko. Są zainstalowane 4 kasety świeże. Wydruk jest do bani, to jest normalne. One po prostu są puste. Nie oceniajmy firmy, bo to nie ma naprawdę sensu w tym momencie. Myślę, że oni mają dobre materiały też. Ale dobre materiały macie takie, które ja tutaj stosuję na printworldsklep.pl. Ok. To jeszcze jest takie gorące, że aż w łapy nie idzie tego wziąć. Będę miał ponowną tutaj rozrywkę.
powtórkę z rozrywki. Jedziemy. Kalibracja pójdzie na urządzenie M477, które wiecznie sprawia problemy w ostatnich czasach. A godzinę mamy 14:50, dobra. Materiały mamy po 100%, zróbmy w tym momencie na raport. I rzućmy to wszystko w świat. Co to jest? A wiecie, co to jest? Prawdopodobnie? O. To jest tam, z tyłu. Poza tym, że się tunery skończyły, to tu się jeszcze fuser kończy. Na 99% jest wytarta grzałka. A robić tutaj grzałki, to czasami sobie można strzelić w kolano. Takie jest moje zdanie, że ona jest na starym tonerze, zauważcie, też robiło tego, te cykliczne. Raz, dwa, trzy, cztery, no i identyczne. Nie ma tutaj reguły. Grzałka, folia jest na pewno wytarta. O, to nie podlega dyskusji. Jeszcze sobie zobaczmy na... Zobaczmy sobie to na wydruku testowym, takim wydruku kolorowym całym, ale obawiam się najgorszego. Nie rozmazuję, jeszcze zaznaczam, a z naciskiem na jeszcze, bo i tak prędzej czy później to szlak trafi, ale już gdzieś zaczyna robić tam śmieszną taką smugę. Mam fuser, gdzieś grzałkę, mogę to wymienić. Obawiam się jednej rzeczy, że kiepska grzałka spowoduje też niedopiekanie i problem kolejny. Teraz pytanie, co tutaj klientowi zaproponować? Róbmy tak. To może niekoniecznie. Raporty, strona demo. Tonery swoją drogą, ale ta drukarka po prostu ma... O, zobaczcie, robi. I to wszystko, co zostaje, to zostaje, słuchajcie, prawdopodobnie na wałku grzejnym i później robi się taki, a nie inny objaw tutaj. Jeszcze przed tą całą procedurą możemy sobie przejrzeć transfer, w co wątpię, bo teraz o tylko szukam. Transfer jest, zobaczcie, nie wiem, czy w kamerę to wychwyci, on jest naprawdę ładny. Nie jest to wina, absolutnie nie jest to wina toneru w tym przypadku. To wszystko wychodzi stamtąd. A że jest tutaj piec dość zmontowany, to nie dojrzę tutaj, bo to ta pokrywa wszystko nam zasłania. Fuser jest dość skonstruowany tak, no, powiedziałbym, irytująco. Jest dość sporo w nim pracy. Przede wszystkim to ja będę musiał skonsultować, czy robimy. Bo koszty będą, a podchodziłem do tego już wiele razy. I nawet powiem wam szczerze, że w niektórych przypadkach mi się po prostu nie chce. Bo później klienci nie chcą za to płacić, ja się też nie dziwię. Zobaczymy na samym czarnym, ale tu też będzie. Jeżeli jest tam to wytarte, to będzie zostawiało za każdym razem. No, teraz pójdzie duplex. Ten raport. Zobaczmy z drugiej strony, jak to wygląda. No, zobaczcie, jak pięknie sobie tutaj. I tutaj. I tutaj cyklicznie zostawia. No nic, pozostaje nam sprawa przejrzenia całego fuzera. A myślałem, że tylko oprze się to o tonery. Niestety nie. Dzisiaj dzień fajlo. Ale to tak czasami bywa. Mam dwie M477, które też się upierałem, żeby je robić tutaj.
Mam na czym testować to wszystko i będę na pewno to zaraz robił. Dziękuję za atencję, moi drodzy. Printworks Club to była reklama, ja zabieram się. Dzisiaj drukarki mnie nie lubią, albo ambitne tematy się szykują jeszcze do samego wieczora. Dziękuję, dzięki, cześć. Jutro będzie Canon IX6850 z jadalnym tuszem i wydruk na opłatkach, na torty. Ale ja na torty nie będę tego drukował, ale będziemy instalować głowicę, pewnie głowica będzie nowa, to będziemy inicjować te atramenty. Dziękuję za atencję. Czasami jest wszystko tak, jak nie powinno być. Dziękuję. Dzięki, cześć.